Republikanie piszą listy do sekretarza obrony USA, aby przyspieszył sprzedaż Polsce 250 czołgów Abrams. Uzasadniają, że byłby to ważny sygnał w obliczu rosyjskiej agresji. Mike Rogers, Mike Turner i Lisa McClain to najwyżsi rangą republikanie, którzy zasiadają w komisjach do spraw sił zbrojnych oraz wywiadu. Politycy skierowali list do sekretarza obrony USA. Chcą, by Lloyd Austin przyspieszył sprzedaż czołgów Abrams, jakie mają trafić do Polski. Ten wniosek o zatwierdzenie zalega od lata 2021 roku i uważamy, że powinien zostać maksymalnie przyspieszony, by pomóc w odstraszeniu rosyjskiej agresji. Argumentują republikanie. W ich byłby to ważny sygnał Amerykanów w stronę NATO i Kremla szczególnie teraz, kiedy Rosja jest gotowa do uderzenia na Ukrainę. Poza tym wyposażenie Polski w czołgi Abrams pomogłoby w wymianie sprzętu z sowieckiej epoki w strukturze polskich sił, tym samym wzmacniając interoperacyjność z siłami Stanów Zjednoczonych i NATO, a jednocześnie wzmacniając amerykańską bazę przemysłową. Minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiadał, że pierwsze czołgi powinny trafić do Polski jeszcze w 2022 roku.